Hejka, tutaj Remy z kanału Lilac Weeks i dziś miał być mój dzień czytania Loveless. Miałam nie robić nic poza siedzeniem i czytaniem Loveless, bo czekałam na tę książkę zbyt długo, stanowczo zbyt długo. Ale oczywiście mam milion innych rzeczy do zrobienia i właśnie skończyłam nagrywać wrap-up lipcowy, więc chcę go jeszcze zmontować, żebym mógł dzisiaj polecieć wieczorem na kanał albo najpóźniej jutro, bo jest już 5 lipca. Jeszcze muszę zrobić sobie obiad, bo jest 14, jestem głodna. Więc na razie nie zapowiada się na to, żebym miała dużo czasu do czytania, co jest tragiczne, szczerze mówiąc. Więc nie wiem, może was zabiorę ze sobą do kuchni i tam wam trochę opowiem tak wstępnie o Loveless, bo jakby oczywiście jeszcze nie zaczęłam czytać tej książki, ale wciąż mam dużo do powiedzenia na jej temat. Wow. To jest zdolność po prostu booktuberów. Mówienie dużo o książkach, których się nie czytało. Polecam. Ale czy najpierw możemy porozmawiać o tym, jak ładnie wyglądają te trzy książki razem na półce? To oczywiście jest moja półka do przeczytania, bo żadnej z nich jeszcze nie czytałam. Ale wyglądają wspaniale, kocham fioletowy. Wszystkie te odcienie są prześliczne. O mój Boże, wow, wow, amazing. I oto, oto ona. Zanim jeszcze przejdziemy dalej, czy możemy porozmawiać o moim dzisiejszym looku, ponieważ ubrałam się łącznie ze spodniami tylko do nagrywania i teraz czuję, że ktoś musi to docenić, że świat musi to zobaczyć, więc oto ja. No i tak, generalnie jestem po prostu bardzo, 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 bardzo podekscytowana, bo długo czekałam na tę książkę i myślę, że jakby Alice Oswald się robi coraz lepsze z każdą książką, którą pisze, a jakby też najlepiej wychodzą właśnie rzeczy, które są dla niej mocno osobiste, więc myślę, że ta książka będzie fantastyczna. I oprócz tego jest też tam cały jakby skład queerowych dzieciaków, co jakby wspaniałe, nie mogę się doczekać. I już wiem, że chcę adoptować Pip. I jest tam też postać, która używa pronouns, która używa zaimków they, them. I to wszystko się zapowiada przecudownie. I nie mogę się doczekać czytania tej książki, ale oczywiście najpierw muszę sobie zrobić obiad i montować film i nie wiem co jeszcze zrobić, bo już resztę mam zrobioną dzisiaj, ale jakby wciąż to stanowczo zbyt dużo czekania i jestem zła z tego powodu. Jest 16:39 i ja właśnie skończyłam montowanie filmu i myślę, że to już pora na przebranie się w coś wygodniejszego, prawda? Już wystarczająco dużo czasu dzisiaj byłam ubrana jak człowiek, więc koniec wyglądania ładnie na dziś. Do zobaczenia nigdy. I zrobię sobie kawę i będę wreszcie czytać Loveless. Jej! Okej, chcę powiedzieć, że jestem na pierwszej stronie i dosłownie nic się nie stało i tylko Georgia napisała SMS-a do Pip. I Pipi odpisała i oficjalnie już ją kocham i już jest moim dzieckiem, adoptowana po sprawie. I oprócz tego jeszcze chcę powiedzieć, że ich relacja złoto, złoto i diamenty. I love this so much. Jestem na 38 stronie i chcę tylko powiedzieć, że Pip najlepsza postać świata. I love her so fucking much i myślę, że to bardzo, bardzo wygodne, że Pip dzieli nazwisko z innym moim ulubionym bohaterem po prostu świata, z Dantem z Innych zasad lata i po prostu Pip i Dante Quintana to są... I love them both i myślę, że to bardzo miłe, że nie muszę zapamiętywać nowego nazwiska, bo dzieli je już z jednym bohaterem, którego znam i kocham, ale... Pip! Okej, okay, więc jestem na 84 stronie Loveless i jest 19:35. Trochę chce mi się spać i low-key mam ochotę przestać czytać i zająć się czymś innym, bo po prostu lepią mi się oczy i trudno mi jest utrzymać je otwarte, mimo że no, wypiłam dzisiaj tę kawę i w ogóle zwykle nie piję kawy w sumie we wakacje. Więc teoretycznie nie powinno chcieć mi się spać, ale jakoś tak... I'm sleepy and tired. Ogólnie świetnie się bawię. Jedyne co mi trochę przeszkadza, to jakby to, że Georgia, główna bohaterka,
Mam bardzo takie właśnie, wiecie, nawet nie heteronormatywne, tylko właśnie, jak to się mówi, alonormatywne, powiedzmy, czy nie wiem, czy jest jakby słowo związane z jakby z tym, że jakby normalne jest zakładanie, że wszyscy odczuwają romantyczną, jakby pociąg romantyczny, czy no wiecie, no co, tak, słowa. W sensie jakby, że bardzo, bardzo skupia się na tym i jakby uważa, że to jest absolutnie konieczne w jej życiu i tak dalej. Jakby rozumiem, czemu to tu jest, bo no na pewno dużo osób się tak czuje i jakby presja co do tego jest duża na nastolatkach i zwłaszcza kiedy, tak jak Georgia, się lubi, wiecie, fanfiki i w ogóle lubi się romans jako nie wiem, motyw czy jako gatunek, tak? Jakby zupełnie rozumiem, dlaczego jest tutaj właśnie taki element i to też jest jakby część jej drogi do odkrywania siebie i tak dalej. I myślę, że to też właśnie pomaga jakby zrozumieć aromantyczność i aseksualność ludziom, którzy jakby nie doświadczają jej albo nie wiedzą nic o niej. Więc jakby wiem, że to jest zamierzone, tylko wciąż troszkę mnie to irytuje, bo jakby no nie wiem, no wciąż wydaje mi się na przykład bardzo nierealistyczne to, że Georgia ma jakąś wiedzę na temat bycia queer, że wie, że można być bi albo pan, ale na przykład nie rozpoznaje flagi aseksualności, którą ma jedna postać tutaj, na wiecie, jakiejś tam przypince na kurtce, albo właśnie nigdy nie natknęła się na słowo aromantyczność, bo myślę, że jakby no nie wiem, ja dość młodo się tego nauczyłam i myślę, że to nie jest takie trudne, w sensie, że nie jest aż tak super niespotykane, jakby może w prawdziwym życiu, wiadomo, a w realu na pewno, ale jakby jako ktoś, kto spędza dużo czasu w internecie i w fandomach, no nie wiem, czy to jest jakby aż takie, wiecie, oczywiste, że się nie wie, co to jest aromantyczność i aseksualność i że się nie zastanawia nad tym, czy, wiecie, nie kwestionuje swojej orientacji właśnie pod tym względem. Zwłaszcza w takiej sytuacji, jak w jakiej jest Georgia. Tak, ale oprócz tego świetnie się bawię i kocham relacje między bohaterami. Jeszcze dużo książki mi zostało, co w sumie jest dobrą wiadomością. Ale no, nie wiem, oczy mi się zamykają. Siema. Jest po 23. I od ostatniego update'u zdążyłam porozmawiać z mamą i zestresować się tym, że muszę szukać mieszkania. I zestresować się tym, że nie potrafię znaleźć mieszkania i zestresować się tym, że muszę kupić dużo biletów pociągowych i że będę dużo jeździć, czego nie zrobiłam przez ostatnie parę godzin. Nie przeczytałam dużo z książki Loveless głównie dlatego, że jakoś strasznie trudno jest mi się dzisiaj skupić i teraz to już zupełnie mi się oczy zamykają, ale tak cały czas mi się zamykały i generalnie tu chcę się spać i nie mogę się skupić i jakby, wiecie, wbić się w czytanie na tyle, żeby rzeczywiście czytać przez godziny bez przerwy. Więc, no tak, dzisiaj już sobie odpuszczam, idę spać i jutro muszę iść na zakupy i muszę zamówić książki z biblioteki. A oprócz tego to chyba spędzę właśnie cały dzień na czytaniu. Dzień dobry, jest 9:40. Ja muszę się ubrać i iść do sklepu po coś do jedzenia, bo nie mam nic do żarcia w mieszkaniu. Ale bardzo mi się nie chce, bo jestem bardzo zmęczona, bo mogłam spać w nocy przez bóle miesiączkowe, bo posiadanie ciała to absolutny koszmar. No, dramat, kochani, dramat. Zakład, że dzisiaj też się nie skupię na książce. Jest 15 i ja jestem na 224 stronie Loveless, czyli tak mniej więcej w połowie. Cieszę się, że jesteśmy już bardziej jakby w tej części, w której Georgia rzeczywiście odkrywa, kim jest i nie zmusza się do bycia normalną, bo to było no bolesne do czytania wręcz. Co jeszcze mogę powiedzieć? Kocham Pip, ale też wam powiedziałam, że kocham Pip. Kocham też Sunila. Nie wiem, czy to się tak czyta? Sunil? Sunil, umrę dla niego, umrę dla tej postaci. Amazing. Relacja Pip i Rooney. It's amazing, I love it so much. Oh my god. Podobało się też po pierwsze, jak jakby otwarta, jeżeli chodzi o właśnie sprawy seksu czy związków, jest Rooney, ale też właśnie to, że ogólnie bohaterowie jakby
pozwalają sobie na takie totalnie otwarte rozmowy na ten temat i no wiadomo, że to jest niezręczne, bo to chyba zawsze jest niezręczne, albo jakby kiedy się nie jest do tego przyzwyczajone, to jest niezręczne, ale jakby wciąż jakby to ważne, żeby rozmawiać na takie tematy, zwłaszcza kiedy na przykład ktoś próbuje odnaleźć siebie, tak jak Georgia. Więc bardzo mi się to podoba i fajnie jakby, że to jest też jakby po prostu w książce młodzieżowej, że można przeczytać, wow, ludzie rozmawiają o seksie i to jest normalne. No nie wiem, myślę, że to miłe. No i tak, teraz pójdę sobie zrobić coś do jedzenia, bo już czas na obiadek i będę czytać dalej. Puh, spać mi się chce. Jest 22:30 i ja właśnie skończyłam czytać Loveless, Alice Oxman. To było przesłodkie. Na tylu różnych poziomach. Przede wszystkim bardzo podobało mi się to, że jakby oprócz tego, że jest to historia o tym właśnie, jak Georgia odkrywa, że jest aseksualna i aromantyczna i że jakby, wiecie, dużo angstu z tym związanego i tak dalej, wiecie, odkrywanie siebie, coming out i wszystkie te przerażające rzeczy, to jest to też książka o jakby przyjaźni i o sile właśnie jakby platonicznych uczuć i takich relacji, co mi się super bardzo podobało i to jest jakby też jeden z moich ulubionych elementów w książkach Alice Oseman, właśnie to, że jakby głównie są w sumie o przyjaźni i mi się to bardzo podoba, bo uwielbiam takie książki, więc to było wspaniałe i jakby bardzo podoba mi się też to, jak jakby przetworzone zostały takie rzeczy, które zwykle jednoznacznie kojarzą się z właśnie romantycznymi uczuciami i zostały po prostu wykorzystane dla jakby przyjaźni i wśród przyjaciół, tak jak na przykład te takie, wiecie, wielkie romantyczne, ale właśnie nieromantyczne gesty, które bohaterowie jakby robili, żeby pokazać sobie nawzajem, jak bardzo się lubią i że im zależy na sobie i wiecie, że się cenią bardzo, które nie miały nic wspólnego właśnie z romantycznymi uczuciami i po prostu to był ich sposób na pokazanie, że kochają swoich przyjaciół i myślę, że to absolutnie przeurocze i w ogóle wspaniały koncept. Tak samo jak właśnie pokazanie tego, że jakby mimo, że Georgia nigdy nie będzie mieć jakby partnera romantycznego czy seksualnego, to nie znaczy, że będzie jakby sama w życiu i że jakby nawet wystarczy ta jedna przyjaciółka, i która rzeczywiście będzie bardzo, bardzo zaangażowana w ich przyjaźń i po prostu będzie ją kochać całym serduszkiem. Zupełnie platonicznie i to wystarczy, żeby nie czuć się samotnym i to też było bardzo urocze. Wow, przyjaźń. Amazing. No oprócz tego właśnie romans między Piv i Rooney. Aha, to było przewspaniałe. I love them so much. They are so fucking dumb. But so amazing. No ogólnie to właśnie kocham wszystkich bohaterów i kocham relację, która ich łączy i myślę, że to bardzo, bardzo wspaniałe. To jest też chyba najmniej stresująca dla mnie osobiście książka Alice Oseman, bo no ogólnie jej książki często mnie stresują, bo albo się martwię o bohaterów jakoś bardzo głęboko, albo jakby zbyt mocno przeżywam ich osobiste kryzysy psychiczne i za bardzo to sobie wkręcam. Ale tutaj na szczęście tak nie było, co myślę, że jest miłe, bo dzięki temu się nie stresowałam czytając tę książkę. Myślę, że to po prostu jakby dużo ma wspólnego z tym, że większość angstu w tej książce była związana właśnie z jeszcze tym czasem, kiedy Georgia odkrywała siebie i próbowała wiecie, sobie wmówić, że jednak jej się podobają ludzie i że jest w stanie być w romantycznym związku i tak dalej, oraz z jakby po prostu kłótniami między jej grupą przyjaciół, chociaż jakby ja po prostu, wiecie, no czułam, że się pogodzą w końcu, nie? Więc jakby nie martwiłam się aż tak bardzo. Bardzo tęskniłam za stylem Alice Oseman i za jakby właśnie sposobem, w jaki ona pisze nastoletnich bohaterów i ich relacje, bo myślę, że to wychodzi jej prześwietnie i tak, myślę, że jakby super, super jej to wychodzi. Wspaniałe jest to, że to właśnie nie jest książka tylko i wyłącznie o odkrywaniu swojej tożsamości jako osoba Aro Ace, bo jakby z takim konceptem podchodzenia do książki często jakby może
po prostu prowadzić do czegoś dość smutnego i jakby powtarzalnego, wiecie, takiej najbardziej basic historii coming outowej, czy coś w tym rodzaju, czy po prostu jakby historii, która nie ma do końca swojego charakteru, nie ma do końca swojego vibe'u, bo po prostu zbyt bardzo skupia się na tym, żeby wytłumaczyć właśnie na przykład jakąś orientację, tak? I doświadczenie osób, czy autora z taką orientacją, bo zdarzyło mi się już czytać takie książki. Tylko właśnie to jest mimo wszystko coś więcej i jakby to jest tylko jeden z elementów tej książki, oczywiście bardzo ważny i dość istotny i no na pewno szalenie ważny dla właśnie osób ROAs, które będą ją czytać w przyszłości albo wiecie, może dzięki niej odkryją, że w ogóle coś takiego istnieje i też dla innych, które może się właśnie dowiedzą, że coś takiego istnieje i zaczną patrzeć trochę inaczej na relacje romantyczne albo jakby mieć inne standardy i wymagania i wiecie, no będą jakby bardziej wrażliwi na to, co mówią do innych i jak postrzegają właśnie miłość romantyczną czy nieromantyczną i jak wartościują miłość romantyczną ponad miłością platoniczną. Ale oprócz tego jest też to po prostu bardzo, bardzo urocza i słodka i przyjemna książka o przyjaźni i właśnie o jakby wazę takich relacji. No tak, było przesuper. Polecam serdecznie tę książkę wszystkim i no będę tęsknić za tymi postaciami i trochę mi przykro, że muszę się z nimi pożegnać. Jedyna w sumie uwaga, jaką mam tak na razie, bo oczywiście jakby nie mogę się wypowiadać na temat większości reprezentacji w tej książce i jeszcze właśnie poczytam, co inni mają do powiedzenia na ten temat. Ale jedna rzecz, która mi trochę przeszkadzała, to to, że postać niebinarna, która się tutaj pojawia i która wiemy, że używa zaimków he, they, bo ma taką przypinkę i to jest jakby napisane i no, jakby nie jest nigdy właśnie opisywana zaimkami they, tylko cały czas he, co jest jakby no okej, bo używa takich zaimków, ale ludzie, którzy używają różnych zaimków, często mówią o tym, że właśnie miło jest, gdy jednak używa się obu wersji na przykład, a nie tylko jednej, zwłaszcza kiedy ta jedna jest, wiecie, binarna i taka jakby bardziej utarta. Więc myślę, że fajnie by było, gdyby właśnie o Sunilu czasami mówiono w zaimkach they, nawet jeżeli Georgia by tego nie robiła, bo jakby w swojej narracji czy coś, to na przykład ktoś inny mógłby się tak zwracać do Sunila i to by było bardzo spoko i no nie wiem, jakby, no bo tak naprawdę w sumie tylko wiemy w teorii, że używa takich zaimków, ale w praktyce tego nie ma w książce, więc to mi trochę przeszkadzało. Ale tak, no oprócz tego jakby właśnie, wow, grupka queerowych studentów, którzy razem wystawiają Szekspira. Jedyny sposób, żeby mnie zachęcić do Szekspira, to jest zrobienie go queerowym, co ta książka zrobiła bardzo mocno, zwłaszcza jeżeli chodzi o właśnie Runi i Pip. To jeszcze właśnie może tylko szybko wspomnę, że oprócz tego, że Georgia jest aromantyczna i aseksualna, to mamy tutaj też właśnie Pip, która jest lesbijką, mamy Runi, która jest panseksualna oraz właśnie Sanila, która jest osobą niebinarną, aseksualną i określa się też jako gej. I wiecie, jakieś inne trochę bardziej poboczne postacie, jak na przykład właśnie przyjaciółka Sanila, która jest aromantyczna, biseksualna, no ogólnie amazing. It was so much fun to read about. Polecam serdecznie. Idę teraz obejrzeć wszystkie fanarty, jakie znajdę z tej książki, bo kocham tych bohaterów i wcześniej próbowałam się nie przyglądać, bo zbyt bardzo chciałam przeczytać tę książkę, żeby jakby cierpieć patrząc na rysunki tych bohaterów i jakby cierpieć ze względu na to, że nie mogę jeszcze jej przeczytać. Ale teraz wreszcie to się stało. Idę poprzeglądać fanarty i pomyśleć, posiedzieć nad tą książką, po prostu pomyśleć o niej. Więc tak, to już wszystko w tym filmie. Dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli czytaliście tę książkę, to oczywiście napiszcie mi, co o niej sądzicie, albo jakąś swoją ulubioną scenę. I czy też tak bardzo dobrze się bawiliście. Przyjmuję również propozycje na bycie drugim rodzicem, albo w sumie niekoniecznie drugim, wiecie, wspieramy wszystkie typy rodzin, może by być piątką rodziców, którzy adoptują Pip Quintanę, bo ją kocham.
What a funky little lesbian. I tak, dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!